To nie jest nudna praca. Adrenalina, wyzwania i pomoc ludziom. Zgorzelecka policja prowadzi nabór do służby. Praca ma miejsce na terenie przygranicznym w powiecie zgorzeleckim, sąsiadującym z Czechami i z Niemcami. Wynagrodzenie? Na początek około 2000 zł na rękę. Policja daje też dach nad głową. Zarobki tak jak wszędzie, tak jak w całej Polsce, jeżeli chodzi o policję, te zarobki się w żaden sposób nie różnią, nie odbiegają od siebie. Policjant nowo przyjęty do służby zarabia około 2000 zł na rękę, mówiąc to już tak kolokwialnie. Wtedy jest skierowany na kurs podstawowy, gdzie odbywa służbę w systemie skoszarowanym przez kilka miesięcy. Po powrocie z takiego kursu jego zarobki powinny wynosić około 2600 zł na rękę. Pieniądze to nie wszystko, bo oprócz dobrego wynagrodzenia sama praca jest niezwykle ciekawa. Tu przy granicy z Niemcami jest co robić, bo przestępczość przecież nie zna granic. Patrole mieszane i międzynarodowe to codzienność. Dobrze o tym wie Michał Hasiuk, który w bogatyńskim komisariacie pracuje od 5 lat. Praca w komisariacie, który znajduje się właściwie na turystyku 3 państw, to jest praca właśnie specyficzna. To jest rejon na pewno w związku z tym trudny, ale też dający duże możliwości rozwoju, bo możemy dzięki temu współpracować z policjantami z Czech, z policjantami z Niemiec. Możemy poznawać też ich pracę, jak wygląda praca policjanta właśnie za granicą i u Niemców, i u Czechów. Jak dodaje starszy sierżant Hasiuk, ta praca, jak każda, ma wady i zalety, ale pozytywów jest zdecydowanie więcej. Służba trudna i wymagająca. Wymagająca dużo poświęceń i dużo czasu. Jeżeli chodzi o zalety, to trzeba podkreślić, że jest to służba, która daje możliwości rozwoju, daje możliwości awansu zawodowego. Na pewno można się w niej rozwijać. I trzeba też podkreślić ten wątek ekonomiczny, że służba w policji z biegiem lat na pewno jest coraz bardziej konkurencyjna. Do Michała Hasiuka i innych policjantów w Bogatyni i w Zgorzelcu może dołączyć każdy, bez względu na wiek i płeć. Komenda Powiatowa w Zgorzelcu chętnie sięgnie po kandydatów ze wschodu. Prowadzimy takie działanie informacyjne dla osób, które byłyby zainteresowane wstąpieniem do służby w policji, a zamieszkujące poza naszym powiatem, poza naszym województwem. Tutaj głównie myślę o ścianie wschodniej naszego kraju. Przemyśl, Rzeszów, Lublin, Białystok, gdzie chętnych do wstąpienia do służby policji jest bardzo dużo, natomiast miejsca są ograniczone. Z tego co wiemy, jest w niektórych miejscach nawet kilku kandydatów, którzy przeszli już weryfikację, a więc mogli być przyjęci do służby praktycznie od ręki. Wszelkie informacje dotyczące pracy w policji można uzyskać poprzez stronę internetową lub kontaktując się z działem kadr pod numerem telefonu 75 64 94 215.